turniej Puchar Polski z serii KGHM Tour, w którym udało mi się wygrać. Zacząłem zawody z pierwszego miejsca, więc liczyłem na to, że ostatecznie uda mi się go wygrać. Najtrudniejsze walki myślę, że było półfinał z moim kolegą klubowym, który był dosyć ciężki. 15-10 wygrałem i finał, który też był bardzo trudny. Wygrałem go 15-9. Pozdrawiamy kogoś? Pewnie. Chciałem pozdrowić cały klub MUKS Wiktor. O, ja chcę się do końca zapytać, to jest MUKS czy MUKS? MUKS, w sensie mówi się MUKS. Ale to jest skrót. Tak. To jest międzyszkolny uczniowski klub sportowy. Rozumiem. To jeszcze jedno pytanko. W którym momencie ty wiedziałeś, że to zwycięstwo dzisiaj będzie już na twoją korzyść? Myślę, że w połowie walki półfinałowej, bo tak prowadziłem 8-3 chyba, czy coś takiego. I po prostu poczułem taką moc, można by to nazwać. A jak byś ocenił pod kątem organizacji dzisiejszy turniej? Myślę, że wszystko szło tak jak powinno. Nie było żadnych dłuższych przerw ani nic. Wszystko było raczej dobrze zorganizowane. Czyli jak na pierwszy turniej, to jesteś zadowolony? Pewnie, że jestem zadowolony. Tak wygrać pierwszy turniej w sezonie to bardzo dobry początek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.